Data 2 listopada była tą iskrą, która przekonała władze Solidarności lokalnej, młodziutkie władze, że słuszną rzeczą jest modlić się za górników, którzy zginęli na kopalni przez wszystkie lata, te ponad 100 lat istnienia kopalni. I powiedziałem, połączmy więc tą intencją wdzięczności za ofiary na kopalni z intencją podziękowania Bogu za zaistnienie Solidarności tejże kopalni. I to był ten moment, w którym zbliżyliśmy się po raz pierwszy jako duszpasterz i parafianie, duszpasterz i wierni, duszpasterz i nowo powstała Solidarność. To była ta pierwsza iskra. Zgromadziło się mnóstwo ludzi, cały dekanat księży zaprosiliśmy, biskup Czesław Domin, przewodniczył tej mszy. Wyjątkowo było mroźnie. Biskup Czesław na początku mszy po pozdrowieniu wszystkim mówił, proszę nałożyć czapki, bo msza święta została odprawiona na schodach Domu Kultury. I po tym jeszcze jeden ważny szczegół nastąpił, dla mnie bardzo ważny, myślę nie tylko dla mnie, ja go zapisałem w swojej pamięci, mianowicie, że tuż na początku tego zgromadzenia eucharystycznego przybiegł, bodaj to był pan Matyka świętej pamięci i powiada, proszę księdza, udało nam się, zbiliśmy krzyż dębowy. Na tą mszę świętą musi być krzyż, prawda? Tak, musi być krzyż. Więc zrobiliśmy go. Postawimy go tu teraz, bo on będzie naszym krzyżem misyjnym. I to było dla mnie zdumiewające, że górnicy samorzutnie zbudowali krzyż i dali mu taką piękną nazwę. To będzie nasz krzyż misyjny. Faktycznie wyskoczę teraz ku przyszłości i powiem, że ten wtedy po raz pierwszy zbudowany i postawiony krzyż dębowy dzisiaj jest na 32 metrze w zwieńczeniu stalowych ramion krzyża pomnika. Tam na górze jest dębowy krzyż. Jest to jego siódma stacja. Historia mojego duszpasterstwa i związku z górnikami kopalni Wujek jest historią siedmiu stacji krzyża wujkowego. Mogę rozpocząć przejście do stacji drugiej, proszę, bowiem ta pierwsza stacja krzyża to właśnie była msza 2 listopada 1980 roku. W moim odczuciu last minute. Ostatnia minuta szans podziękowania za istniałą już od końca sierpnia Solidarność. Ale cieszyłem się, że ta msza miała miejsce. Była to bardzo aktywna forma Eucharystii i chór z Piotrowic liturgiczny z księdzem proboszczem Deklem był obecny. No i atmosfera była radosna. Ludzie wiedzieli, że trzeba Bogu za wielkie przeżycia podziękować i zawierzyć tą nową drogę Solidarności w Boże ręce, bo są to jedynie pewne ręce, które krzywdy człowiekowi nie zrobią, a umocnią je na szlaku dobrych intencji. A Solidarność brzmi bardzo pozytywnie. Dobrą jest intencją. Czy wytrwa? Jak tą Solidarność budować? Ja wiedziałem, że jako duszpasterz muszę być im pomocą. Kiedy nastąpiła druga stacja krzyża kopalni Wujek, trzeba było trochę czekać. Do mnie dochodziły bolesne echa zebrań Solidarności, na które nie bywałem jeszcze zapraszany. Na tych zebraniach, jak mi mówili, była atmosfera bardzo niedobra. Przekrzykiwali się jeden przez drugiego. Brakowało tam szacunku wzajemnego, nawet kultury słowa, że były to antyzebrania zamiast zebrań. Szukałem sposobności, żeby odkryli, że faktycznie może ta obecność księdza już sami sutanny powstrzyma ich od niecenzuralnych słów, a może poproszę, żeby jakieś 5-10 minut etyki dialogu ksiądz przedstawi, co jest nieodzowne, żebyśmy się umieli wzajemnie słuchać, słyszeć, kierować dobrem wspólnym. Ja się tego spodziewałem, ale się długo nie doczekałem tego zaproszenia. Mówili mi zresztą,
Ja byłem naprawdę bardzo młodym proboszczem, dopiero kilka tygodni, miesięcy zaledwie byłem w tym miejscu Katowic. Mówili mi właśnie, że kopalnia Wujek należała do tych ideologicznie sztandarowych kopalń, że tu jednak partyjny duch dominował jako klasyka, a przeto zawierała ta klasyka ideologiczna kopalniana również pewien antyreligijny nastrój. My nie potrzebujemy Pana Boga, religii, kościoła, sami sobie musimy poradzić. Wydawało mi się, że takie było tło tej rzeczywistości. Więc taki był też trud przedostania się do tego grona Solidarności Kopalni Wujek. Kiedy nastąpił po mojemu przełom? Wtedy, kiedy na wiosnę już 81 roku powiadomili mnie na placu Kościółka Świętego Michała górnicy Solidarności, że są właśnie już u końca przygotowania, realizacji zamówienia sztandaru Solidarności Kopalni Wujek. Postawili mi pytanie, proszę księdza, chcemy Świętą Barbarę na jedną z tych stron sztandaru umieścić. Czy ma mieć koronę? Była to królowa? Kim była Święta Barbara? I od tego pytania, no nazwijmy symboliczno-religijnego, przeszedłem do propozycji, mówiąc trochę lekko ironicznie. Panowie, wydaje mi się, że skończycie tą religijną formację na tym obrazie Barbary na sztandarze, będziecie powiewać tym sztandarem i to się na tym skończy, ta formacja religijna. Czy nie potrzebujecie pogłębienia religijnego? Chyba tak, odpowiedzieli. A ma ksiądz jakiś pomysł? Mówię, mam. Jaki? Ewangelizacja. Ale co to jest ewangelizacja? Zapytali odważnie. Ja mówię, pocieszę was. Ja sam, chociaż jestem księdzem już blisko 20 lat, to słowo ewangelizacja oswoiłem się z nim dopiero kilkanaście miesięcy temu. Sam się uczę ewangelizacji. Ale dzisiaj mogę wam tylko tyle powiedzieć, że jest to forma rekolekcji, którą prowadzi zespół z księdzem, nie sam ksiądz, świeccy sami. Mam takich ludzi z ruchu oazowego, którzy są animatorami tego ruchu, którzy pracują na kopalni. Oni nam pomogą zorganizować zespół ewangelizacyjny. Nim ten sztandar poświęcimy, musimy się do tej uroczystości poświęcenia sztandaru przygotować. I to będą te rekolekcje ewangelizacyjne. Czy macie pomysł, gdzie się mają odbyć? Bo kościółek mamy mały, ciasny. No to proszę księdza, zapraszamy do nas. Czyli no do Domu Kultury, myśmy go budowali, tam są nasze dzieci, korzystają z różnych zespołów muzycznych, teatralnych, to jest nasz dom, zapraszamy. O, wtedy w serce moje weszła wielka radość i nadzieja, że ewangelizacja odbywać się będzie w Domu Kultury, w którym dotychczas miejsca na religię, na znaki religijne nie było. Były natomiast przemówienia wielkich wodzów partyjnych, chwalących się wydobyciem węgla, normami przekroczonymi i tymi dzielnymi górnikami, którzy byli dzielni w pracy, ale nie zawsze byli dopuszczani do uświadomienia sobie, że człowiek to nie tylko praca, ale człowiek to jest też duch. I do mnie to należało uświadomić, duchową stronę człowieka pracy. I cieszyłem się na ewangelizację, bo nie będę głosił tylko samego, nazwijmy tak, religijnego tematu, treści religijnej, ale ukażę, że w ewangelizacji jest program wyzwolenia człowieka. Że świeży dokument Jana Pawła II o pracy ludzkiej pod tytułem Laborem Exercens, czyli o pracy ludzkiej, będzie świetną pomocą, żeby pokazać, na czym polega wartość pracy. Jan Paweł II powiedział nam wtedy, praca ma swoją wartość w tym, że ją człowiek wykonuje, a przeto ważniejszy od pracy jest człowiek. Nie jest człowiek dla pracy, ale praca jest dla człowieka. Te dwa hasła już mi się wydawały bardzo cenne jako punkty programu zbliżającej się ewangelizacji.
ponieważ znów byłem zajęty bardzo wakacyjnymi oazami rekolekcyjnymi, umówiłem się z odpowiedzialnymi za Solidarność w UIK, że te rekolekcje ewangelizacyjne najlepiej, jeśli przeprowadzimy zaraz po wakacjach, czyli wrzesień. Wtedy też możemy umówić się na miejsce poświęcenia sztandaru kopalni Wujek, sztandaru Solidarności. Przystaliśmy na wstępie na te uzgodnienia, to był chyba właśnie maj. Od maja do czerwca, po drodze wielki, znów ruch oazowy, postanowione były rekolekcje ewangelizacyjne, w skład których wchodzili też i górnicy Solidarności kopalni Wujek. Ktoś poniesie paschał, ktoś poniesie Pismo Święte, ktoś przygotuje świadectwo swojej wiary, dlaczego się w domu żegnamy, dlaczego Barbara jest patronką. Z tym małym programem przygotowującym rekolekcje ewangelizacyjne przed uroczystością sztandaru kopalni Wujek przygotowywaliśmy się parę miesięcy. Kiedy to nastąpiło? Właśnie były to ostatnie kilkanaście dni przed świętem patronalnym parafii, czyli przed świętym Michałem, Archaniołem, którego zawsze czcimy w ostatnią niedzielę września. Muszę tutaj ważny szczegół dodać. Ten mianowicie, że górnicy powiedzieli, no my chcemy, żeby ta uroczystość była albo u nas na stadionie, bo tam zgromadzimy wielu przedstawicieli polskiej Solidarności, albo w katedrze, ale tu u nas przy kościółku parafialnym tu nie ma miejsca. Powiedziałem, decyzja należy do was. Ja wam tylko chcę podpowiedzieć, że Michał, Archanioł, nasz patron, jest patronem zwycięskiej walki. On jest zwycięskim wodzem wojsk niebieskich i w historii zbawienia odgrywa rolę sztandarowego wodza prowadzącego do wolności człowieka. Powiedzcie mi, kiedy się zdecydujecie, w jakim miejscu ma być ta uroczystość sztandaru, poświęcenia sztandaru Solidarności, przyjmę waszą każdą decyzję. Pewnego razu przyszli i powiedzieli, tak, uzgodniliśmy, ma to być na placu świętego Michała w Katowicach, w naszym parafialnym kościółku, przy parafialnym kościółku. Ucieszyłem się. I wrócę teraz do tego tygodnia rekolekcyjnego. Było to niezwykłe wydarzenie. Rekolekcje ewangelizacyjne nie tylko, że jeden wieczór trwa co najmniej dwie do trzech godzin, a więc to długie posiedzenie, ale aktywni są w tych rekolekcjach wszyscy możliwi. Najpierw zespół, głośny zespół Kosmos, tejże kopalni, zasłużony, nagrodzony nieraz, na bardzo dobrym poziomie muzycznym, przygotował zasugerowane przeze mnie piosenki religijne. Tego tam nigdy nie śpiewali. Gdzie chwała była oddawana Bogu, Chrystusowi, który jest dobrą nowiną dla człowieka. I te rekolekcje ewangelizacyjne odbyły się właśnie w Domu Kultury. Postawiono krzyż. Ten, który górnicy nazwali, to będzie na krzyż misyjny. Faktycznie, od zewnętrznych schodów Domu Kultury przeszedł do drugiej stacji, do wnętrza, na estradę. Do tej pory na tej estradzie wodzowie komunizmu chwalili pracowitość górników i tam nie było miejsca na krzyż, na świętą Barbarę, na jakąś pieśń religijną, na uczczenie Boga. Tym razem na tej estradzie stanął krzyż, iluminowana święta Barbara i o dziwo pieśni religijne, nauczanie Ewangelii, nauczanie papieskie i adoracja krzyża, tegoż krzyża zwanego misyjnym. Pamiętam, że to był wieczór najbardziej wzruszający. Klęczeliśmy na tej estradzie i modlitwą przygotowaną i spontaniczną daliśmy cześć znakowi zbawienia,
Krzyż jest synonimem wolności człowieka. To Chrystus nas wyzwolił z klęski naszego grzechu, z zakłamania, z obłudy, nieuczciwości, wszelkiej przemocy. Krzyż jest synonimem miłości, stosowania non-violence, metody bez przemocy. Jest więc jakimś prawdziwym znakiem solidarności ludzkiej. I tego uczyliśmy się. Ta adoracja krzyża w czasie tych rekolekcji ewangelizacyjnych poprzedzających poświęcenie sztandaru było dla mnie bardzo głębokim przeżyciem i spodziewałem się, że kolejne stacje tego krzyża będą nas umacniać. Gdzie była trzecia stacja krzyża? To była właśnie świątynka drewnianego kościółka na szczycie Katowic, bo święty Michał, drewniany kościółek, parafialny mały kościółek, stoi na najwyższym punkcie Katowic. Można powiedzieć głównodowodzący miasta, głównodowodzący w zwycięskiej walce, archanioł Michał. To właśnie tam, na placu kościółka świętego Michała, znalazło się miejsce dla krzyża, który wprowadził wszystkich górników, ich rodziny na ten plac, orkiestrę i zaczęła się uroczystość poświęcenia sztandaru Solidarności. Uroczystości przewodniczył biskup katowicki Herbert Bednosz. Kto znał tego człowieka, ten wiedział, że biskup nie miał większej radości, jak przewodniczyć takim społecznym uroczystościom. Był strasznie uradowany, widząc te ogromne rzesze górników i rodzin, nie tylko delegacje ze Śląska, ale rzeczywiście z całej Polski. Gęsto otaczał ołtarz, szpaler sztandarów Solidarności całej Polski. Uroczystość niezmiernie doniosła. Pogoda była wyśmienita, słoneczko świeciło, czego się bali górnicy. Czy dał będzie to miejsce dobre dla tak wielkiej uroczystości? I dla mnie osobiście wzruszający był moment, kiedy wbijaliśmy do tego drzewca sztandaru tak zwane gwoździe, na których są, mają one kształt plakietek metalowych, na których są wybite imiona tych, którzy te gwoździe do tego drzewca wbijają. A więc biskup Herbert Bednosz, dyrektor kopalni, szef Solidarności, ksiądz Henryk Wolczyk Proboszcz, szef innych związków, bodaj nawet Liga Kobiet, pierwszy sekretarz PZPR-u z kopalni, też wbijał do tego drzewca swoje imię, nazwisko. Odkryłem, że mam do czynienia ze zjawiskiem fenomenalnym. Nie ma różnic. Wszyscy chcemy być solidarni dla dobra tego zakładu pracy i dla ludzi, którzy tu pracują. No, to było dla mnie coś nadzwyczajnego. I kiedy na początku witałem wszystkich zgromadzonych jako proboszcz, powiedziałem o tych wahaniach górników, organizatorów, że chcieliby na stadionie tę uroczystość zorganizować, a może w katedrze, ale w końcu stało się to u świętego Michała Archanioła. I powiedziałem tak: panowie Solidarności kochana, wręczacie dzisiaj ten sztandar w ręce Archanioła Michała. On jest patronem zwycięskiej walki. Widocznie przypadnie wam nieraz walczyć. To był koniec września. Nie wiedziałem, że mówię słowa prorocze, które za półtora miesiąca zaistnieją w historii nie tylko kopalni, nie tylko Polski, jako historia krzyża kopalni Wujek, pod którym jest 9 śmiertelnych ofiar ludzi Solidarności. Nie widziałem, że mówię proroctwo. I to była trzecia stacja krzyża przy sztandarze Solidarności. Czwarta stacja krzyża była raz jeszcze na estradzie Domu Kultury w pierwszych dniach grudnia, mianowicie kiedy zbliżała się uroczystość patronalna, znów podpowiedziałem górnikom, czy nie jest to rzeczą właściwą, żebyśmy poprzedzili uroczystość patronki, przecież świętej patronki, jakąś formą skupienia.
a ma ksiądz jakiś inny pomysł, nie musi to być ten sam, powiedzieli. Ja mówię, dobrze, nazwijmy to duchowe przygotowanie do święta patronalnego Barbary. Okej? I były to znów 3 dni swoistych rekolekcji na tej samej estradzie Domu Kultury. Różnica jeszcze polegała i na tym, że tym razem zespoły dziecięce, młodzieżowe przygotowały piękne przedstawienie. Nie byli najęci aktorzy Teatru Śląskiego czy Estrady Śląskiej, ale były dzieci rodzin górniczych. Zrobili to pięknie w swoich strojach, w swojej dziecięcej prostocie. To zostało mi w pamięci reakcja rodziny. Mówili, po raz pierwszy nasze święto było zorganizowane przez własne dzieci, naszą młodzież. Nie ci płatni artyści, którzy nie zawsze do nas przemawiali językiem do końca szacunku, bo zdarzały się im jakieś niesprośne kawały, bawili tych górników, powiedzieli, pierwszy raz mieliśmy takie prawdziwe rodzinne święto i znów krzyż stał na estradzie, jest Barbara iluminowana, sam to przeżywałem jako prawdziwe święto, no, patronki świętej Barbary. To była 4. stacja tego krzyża.